Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Kontekst, jedynym takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach. Nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem czasopisma popularno-naukowego Archeologia Żywa i bardzo mi miło spotkać się po tej dwutygodniowej przerwie po raz kolejny w tak zacnym gronie i tyczy się to zarówno gości, jak i wspaniałych widzów Kontekstu. Na sam początek, abyśmy to mieli od razu za sobą, jeśli ktoś pośród widzów spodziewa się, że dzisiaj rozmawiać będziemy o wyciąganiu z wraków pirackich okrętów na Karaibach skrzyń wypełnionych po brzegi złotem, to mam dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że na pewno nie braknie historii o zatopionych statkach i niesamowitych skarbach. Zła z kolei, że zamiast Karaibów będzie głównie o Bałtyku, a konkretnie, jeśli dobrze mi się wydaje, Zatoce Gdańskiej oraz paru akwenach śródlądowych, jak na przykład Jezioro Lednickie. Skarbami zaś nie będą skrzynie ze złotem, a bezcenna wiedza naukowa. A jedynymi podstrachami siedmiu oceanów, mórz i jezior, których zobaczycie, będą chyba wyłącznie nasi goście. A są to dzisiaj archeolog, pracownik archeologii podwodnej i Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalizujący się w podwodnych technikach eksploracji oraz dokumentacji GIS, dr Mateusz Popek. Witamy. Cześć. Oraz silna reprezentacja z działu badań i poszukiwań podwodnych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, czyli od ich prawej, towarzyszący chyba wszystkim badaniom ponad 120 wraków badanych przez muzeum. Kierownik wielu z tych misji, Nurek z blisko 50-letnim doświadczeniem, czyli najstarszy stażem, lecz najmłodszy duchem. Zbigniew Jarocki, witamy. Archeolog, specjalista z zakresu neolitu, który wytrwale poszukuje zatopionych stanowisk z epoki kamienia, dr Krzysztof Kurzyk, witamy. Oraz ostatni, lecz nie mniej szacowny, archeolog z zacięciem do podwodnej dokumentacji cyfrowej GIS-u, Janusz Różycki, witamy. Drodzy panowie, cieszę się, że przyjęliście moje zaproszenie. Oczywiście to, co powiedziałem we wstępie, odnosi się wyłącznie do waszych zdolności badawczych i tego, że żaden obiekt pod wodą nie jest dla was zbyt skomplikowany do przebadania. Nie chciałbym, żeby ktoś odebrał, że tyczy się to jakoś wyglądu lub tego, jak kierujecie badaniami, pracownikami lub studentami na praktykach. Czy może, Mateuszu, twoi studenci mają inne zdanie na ten temat, jak sądzisz? No nie wiem, może jeśli ktoś jest, to może się wypowie gdzieś tam w komentarzach, bo nie wiem, czy się wgrali, czy nie wgrali, ale chyba wiedzieli o tym spotkaniu, także może sami się wypowiedzą na ten temat. Tak, pytanie do wszystkich studentów, doktora Popka, czy jest pod strachem wszystkich studentów na praktykach? Zobaczymy, co odpiszą. Widzowie widzą nas z lekkim opóźnieniem, to takie tradycyjne jest, żeby jakość była jak najlepsza, ale dyskusja, już widzę, że jest z nami sporo osób, będzie się toczyć podczas naszej transmisji, już tak jak powiedziałem, jest pełno komentarzy, widzę trochę znajomych twarzy, którzy stałych widzów, pewnie jest trochę nowych osób, może i waszych znajomych. Jak zwykle mała sugestia do widzów oglądających nas na żywo na Facebooku, dajcie znać, skąd się z nami łączycie, szczególnie jeśli dołączyliście do Kontekstu po raz pierwszy. Tradycyjnie nasze spotkanie jest nagrywane i zapis najpóźniej jutro wieczorem zostanie opublikowany na naszym kanale YouTube, którego jak zawsze gorąco zachęcam do subskrybowania. Prośba kierowana jest szczególnie do tych widzów, którzy oglądają nas właśnie na YouTubie w jakimś późniejszym terminie. Do okrągłego 1000 na tamtym profilu brakuje nam dokładnie 50 subskrypcji, już w sumie nawet mniej, zaraz przed sprawdziłem, więc może będzie coś świętować przez weekend. Na pewno po osiągnięciu tej upragnionej liczby zorganizujemy wówczas jakiś konkurs, ale o tym kiedy indziej. Teraz czas przejść do zanurzenia. Panowie, jako że większość życia mieszkałem na południu Polski, przez chwilę w Czechach, to z morzem mam wspólnego dosłownie nic. Nawet śródlądowych akwenów raczej unikam. No, oglądałem się jednak trochę filmów i seriali, w sumie głównie właśnie o piratach, z tego co kojarzę. Więc proszę o zwrócenie mi uwagi, gdy poziom sucharów okołowodnych już zdecydowanie sięgnął dna. I dobrze, dostaniesz jasną informację. Znamy świetnych nurków wśród Czechów z Ostrawy. O, to interesujące. Tak, a nurkują u nas czy w Chorwacji? Oni nurkują praktycznie wszędzie. Do nas przyjeżdżają na wraki, nurkują na wraka w Polsce, na Solenie, na Miedziowcu. Silna ekipa z Ostrawy. No to jeśli kiedykolwiek może trafią na ten materiał, to pozdrawiamy serdecznie nurków z Ostrawy. Zaczynamy od podstaw, Mateuszu, tak? O, tak, jeszcze?
No, taki znany nam nurek Jardo Szymonik, bardzo sympatyczny, doskonale mówiący po polsku i z Ostrawy, także pozdrawiamy jak można. O, oczywiście, oczywiście. Na koniec na pewno jeszcze będzie sporo czasu na pozdrawianie. To co, zaczynamy od podstaw, Mateuszu. Dobrze, to ja jakby opowiem kilka słów tak wstępnych i mam taką krótką prezentację. Czy ją widać, Radku? Już zaraz będzie ją widać. Możesz już zasadniczo mówić. Dobrze, rozpoczynając jakby nie będę opowiadał o archeologii, bo zakładam, że większość widzów kontekstu ma jakąś wizję archeologiczną, zwłaszcza po tych chyba już tak kilkunastu czy kilkudziesięciu spotkaniach. Więc zacznę od hasła, które jakby najbardziej się z nami kojarzy, i od nurkowania. Tak, jakby najprościej opowiedzieć o nurkowaniu w takich trzech punktach. Nurkowania, na przykład rekreacyjne, jak widać tutaj na zdjęciu, o ile widać, to jest taka turystyka podwodna. Większość osób, które słyszy słowo nurkowanie, to wyobraża sobie takiego delikwenta zwiedzającego rafę, wrak, cokolwiek, co znajduje się pod wodą, i to jest dosyć popularna turystyka, popularna jakby forma rekreacji. Bardziej skomplikowanym, jakby bardziej skomplikowaną wersją nurkowania to są nurkowania jaskiniowe i wrakowe. I to są już nurkowania, w których osoba znajdująca się pod wodą musi wykazać się doświadczeniem, musi wykazać się odpowiednim przygotowaniem, a także jakby psychiką. To są już miejsca, w których nie da się po prostu wejść, wyjść i cieszyć się widokami. Tutaj trzeba się przygotować technicznie, psychicznie. Jest jeszcze tak zwane nurkowanie techniczne, które w bardzo najprostszych możliwych słowach oznacza zejść najgłębiej jak się da, używając różnych mieszanek gazu, i wyjść jakby najlepiej cało i zdrowo. I mamy jeszcze jeden aspekt nurkowania, o którym chyba słyszy się najrzadziej, czyli prace podwodne. To są panowie, którzy leją pod wodą beton, spawają, robią przeróżne rzeczy. Z ciekawostek, każdy z nas tutaj jest nurkiem zawodowym, zresztą Zbyszek pokazywał i mi, i na pewno Januszowi pierwsze, jak wyglądają prace podwodne, te nasze pierwsze, które wykonywaliśmy. I archeolog podwodny to jest taki miks i nurka rekreacyjnego, i trochę wrakowego, ale najwięcej chyba, tak mi się wydaje, że najwięcej w nas jest właśnie tych panów, którzy pracują pod wodą, bo wykonujemy często bardzo skomplikowane zadania, od dokumentacji nawet po wydobywanie. Ale po co to robimy? Teraz jakby bardzo krótko o archeologii sensu stricte. Robimy to z bardzo prostego powodu, ponieważ pod wodą zachowuje się znacznie więcej kategorii zabytków niż na lądzie. Tak jak tu widzicie na tym prostym schemacie, na lądzie mamy głównie kamień, krzemień, brąz, bardzo dużo ceramiki, o której jakby każdy archeolog pracujący na stanowiskach ma. Natomiast my mamy pod wodą przeróżne kategorie zabytków, zwłaszcza organika, i tak organika jest dla nas bardzo, bardzo jakby taka pociągająca, ponieważ ona pokazuje nam zupełnie nieznane aspekty życia w przeszłości. I jak to robimy? Od czego zaczynamy? Zaczynamy od poszukiwań, czyli od szerokiego rozpoznania dna. Do tego używamy przeróżnych sonarów, sond wielowiązkowych, które pokazują nam, co wystaje z dna, czasami nawet co znajduje się w dnie. Ale to już są bardzo specjalistyczne rzeczy, o których ja tam nie będę za bardzo się rozwodził. Następnie musimy to wyeksplorować, czyli oczyścić z tych wszystkich sedymentów, które znajdują się nad tymi obiektami, tak abyśmy mogli zobaczyć, z czym mamy do czynienia. I tutaj mamy takie urządzenie nazywające się ejektor. Ejektor pochodzi
Wymyślili go francuscy poszukiwacze złota, o ile dobrze pamiętam. Było takie proste urządzenie napędzane powietrzem lub wodą, które służy do zasysania dna i tutaj ono tak wygląda na powierzchni. Pod wodą wygląda mniej więcej tak. Tutaj dwa różne typy rzektora i panowie, którzy, a właściwie na jednym i na drugim zdjęciu to ja, który eksploruje jakieś tam obiekty pod wodą. I co dalej? Następnie musimy to zadokumentować i kiedyś w bardzo tradycyjny sposób wykonywaliśmy po prostu rysunki. Rysunki, które skalowaliśmy, przerysowywaliśmy i w ten sposób powstawały plany wraków, mniej więcej analogicznie jak to robili archeolodzy lądowi. No i tutaj są pewne trudności, które nawet widać na tym zdjęciu, jak uciekający nurkowi ołówek, który właśnie próbuje mu odpłynąć, jeśli nie ma drugiego, no to ma spory problem. Tak, nie możemy nic odłożyć na dno, nie możemy za bardzo klęknąć na tym dnie, musielibyśmy się dosyć mocno jakby przygotować do takich rysunków. Troszkę, jeśli są możliwości wizualne, no to wykonuje się dokumentację fotograficzną, czy kiedyś się wykonywało dokumentację fotograficzną. Natomiast teraz, co jest na topie i co już było raz w kontekście, to jest dokumentacja trójwymiarowa. Zarówno panowie z Muzeum Morskiego, jak i my tutaj w Centrum Archeologii Podwodnej właściwie odeszliśmy od rysunków, odeszliśmy od tradycyjnych fotografii. Dokumentujemy wszystko fotogrametrycznie, czyli krótko mówiąc, robimy dziesiątki, setki, czasami tysiące zdjęć, po czym składamy to w jeden model. Tu jest taki przykład modelu, to jest most wczesnośredniowieczny prowadzący na Wyspę Ledniczkę i tutaj mamy relikty tego mostu i na ten model ze względu na bardzo słabą widoczność rzędu czasami od 20-30 cm do pół metra musieliśmy wykonać około 10 tysięcy zdjęć, więc to się robi całkiem skomplikowana operacja, wykonanie takiego modelu, natomiast efekty są bardzo, bardzo jakby nie tylko wizualnie przyjemne, ale także jakby pod kątem naukowym bardzo dobre. Coś, Radku, chciałeś powiedzieć? Chciałem tylko się wtrącić jeszcze, bo wspomniałeś, że już o fotogrametrii w kontekście było. Tak jest, jeśli będą nas oglądać Państwo na YouTubie, to nad Mateuszem u góry w tamtym rogu u niego okienku pojawi się zasadniczo link do tego pierwszego spotkania. Wszystko jeszcze wyglądało wtedy kiepsko, mieliśmy słabe rozdzielczości kamer, na szczęście rozwijamy się, wszystko teraz pięknie, mam nadzieję, wygląda i wszyscy są zadowoleni i oczywiście pozdrawiają też widzowie, którzy nas oglądają, zarówno Mateusza i kolegów z muzeum. Tutaj widziałem Marcin Nowakowski prosi o więcej uśmiechu, panowie, ale to zawsze proszą o więcej uśmiechu, ale to spokojnie, to jest widzowie, początek, wszyscy się muszą rozkręcić jeszcze. Jesteśmy w szoku. Jeszcze, tak, są troszeczkę jeszcze w szoku, onieśmieleni tym, że ogląda nas ponad 150 osób. Tak jest, kontynuuj. Dobrze, no to kiedy już sobie jakby zadokumentujemy nasze stanowisko, żeby go nie zniszczyć, tak, żeby mieć zachowane, następuje etap wydobycia. No i wydobycie wyobrażamy sobie jako wydobycie wraków i tu jest taki wrak z Martwej Wisły, który wydobywaliśmy parę ładnych lat temu. Natomiast wydobywa się przeróżne rzeczy. 5-6 lat temu mieliśmy operację wydobycia pułapki na ryby wykonanej z wikliny, co było niezwykle trudne, ponieważ ten przedmiot rozpadał się nawet jak na niego patrzyliśmy, natomiast musieliśmy go wydobyć i przenieść do konserwacji. Są to często obiekty bardzo małe, więc tego wydobywania w przeróżny sposób jest bardzo, bardzo dużo i to jest też jedna z bardziej skomplikowanych operacji, bo te przedmioty w wielu przypadkach, kiedy wychodzą z tego kontekstu wodnego, jakby z tego środowiska wodnego, rozpadają się, niszczą, więc musimy być super delikatni, no czasami troszkę mniej delikatni jak w tym przypadku.
Tu jest jeszcze zdjęcie, zdjęcie takiego wraku, fragmentu wraku po wydobyciu. Tu jest Mary Rose w prawym dolnym rogu, która to była największa operacja wydobycia archeologicznego wraku i z tego co wiem, to najdroższa operacja archeologiczna, jaka w ogóle w historii. Tam było kilka, nie wiem czy dobrze powiem, albo milionów, albo miliardów funtów. Natomiast były to przepotężne pieniądze. No i jakby o czym, co badamy, tak? Jakby tych kategorii zabytków, które badamy, jest mnóstwo. Pierwszą, najbardziej kojarzoną z nami są wraki, i o tym będą tutaj chłopaki z muzeum opowiadać. Bardzo mocno kojarzy się z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika mosty. Mosty, które badamy od 2022 roku będzie równo 40 lat, jak badamy mosty. Właściwie co roku i co roku nas zaskakują niesamowitymi znaleziskami między mostami. Kolejną taką kategorią są osady nawodne. W Polsce takie osady nawodne znajdują się na Mazurach, badaje Uniwersytet Warszawski. Ja osobiście niewiele mam wspólnego z osadami nawodnymi, jeszcze nigdy nie byłem, a bym chciał kiedyś zobaczyć taką osadę nawodną. Są też zalane osady, które, czyli to są miejsca, które były kiedyś, jak funkcjonowały przy wodzie, a przez jakby czas i historię zostały zalane przez wodę. Takie stanowiska są w Powidzu, czy na Pojezierzu Kujawskim. Zresztą tutaj został wspomniany odkrywca jednej z takich osad, Marcin, który jakby przekazał na informacje i zrobiliśmy z tego bardzo fajny projekt. Są też zatopione miasta. Tutaj jest zdjęcie Port Royal. Bardzo znanym przykładem jest Aleksandria, chyba najbardziej znanym. Port Royal, Pawlo Petri, czy chociażby w Polsce port w Pucku, który właściwie 16 hektarów portu, znajdujące się pod wodą, bardzo ciekawe stanowisko i bardzo rozległe. Tu jest na przykład miasto Olbia, greckie miasto zatopione przez rzekę Boch, przez liman Bochu. No i tu jeszcze jako studenci wykonywaliśmy jakieś tam proste poszukiwania i badania. To był 2012 albo 2011 rok, także parę ładnych lat temu. I dosyć modne ostatnio stanowiska z epoki kamienia. Tutaj Krzysztof intensywnie poszukuje takiego stanowiska i mam nadzieję, że wkrótce je znajdzie, bo z punktu widzenia naukowego one są niesamowicie istotne dla powiększania wiedzy o archeologii, natomiast jakby są mniej spektakularne, wiadomo, najbardziej spektakularne są wystające wraki, które nawet zdarza się, że są w całości, natomiast te stanowiska z epoki kamienia są odrobinę mniej spektakularne, ale dla naukowców bardzo, bardzo istotne. I tyle słowem wstępu. Teraz, Radku, czy teraz opowiadamy o jakichś swoich projektach? Ja opowiadam, panowie opowiadają. Może dajmy parę minut kolegom z muzeum, jako że chwilowo siedzieli cicho. Sprawdziłem komentarze, na pewno pozdrawia go Kamil Leszczuk, Wiesław Stępień. Wojciech Rodoszczęsny z kolei pisze, że Mateusz jest dobrym i troskliwym ojczulkiem wszystkich studentów, więc to bardzo miło. I Magdalena Nowakowska sugeruje, że o tej porze to powinniście być w morzu, a nie przed monitorami. Ha, ha, ha. Obawiam się, że Mateusz już wszystko powiedział, nie? Także w zasadzie my tutaj niewiele możemy... Tak, już rozchodzimy się. Tak. Nie, to teraz szczegóły. Krótko o pracy na morzu, bo właściwie to, co powiedział Mateusz, to jest oczywiście wszystko prawda, bo my się też jakby wywodzimy ze środka toruńskiego i bardzo długi czas spędziliśmy na Śródlądziu. Mówiąc tak wprost, na morzu wszystko jest cięższe, tak? Trudniej to troszkę zrobić, erzektory zazwyczaj są większe. No i jest jeden czynnik, który nam zdecydowanie bardziej utrudnia pracę, to jest pogoda. No bo jakby my mamy sezon ograniczony do sezonu żeglowego tak naprawdę, czyli to jest kwiecień, wrzesień, no może październik sporadycznie.
a później tak naprawdę no, sztormy w zasadzie utrudniają no, jakiekolwiek prace poważniejsze. Tak? Zdarza nam się oczywiście gdzieś w porcie w Gdańsku, na Mutławie czy na Martwej Wiśle coś tam szukać w grudniu. Chłopaki kiedyś, tak? Szkutę, czy co wy tam badaliście? Burdynę. Tak, burdynę i to było, no tak, to było bardzo zimno, tak? Pod lodem było. Panowie łowili ryby obok, tak, z lodu, więc było przyjemnie. No, Mateusz zaszło do pamięta. No. Tak. Jeśli chodzi o same jakby uprawnienia, które my mamy w Muzeum Morskim, no to my to wyłącznie wykonujemy w tej chwili na uprawnieniach zawodowych, tak? No tak, mamy tu skonstruowaną ustawę, Urząd Morski i w zasadzie każda praca na morzu, czyli tak naprawdę praca rzektorem, już jest uznawana za pracę podwodną, czyli de facto no, nie możemy tego robić na papierach amatorskich, co na Śródlądzie w zasadzie instytuty badawcze mogą robić. Tak? No, my na morzu tego nie zrobimy, bo Urząd Morski się nie zgodzi, rzektor to jest poważne narzędzie, no i w zasadzie z tego powodu no, każdy musi być nurkiem zawodowym, czyli przechodzić cały ten ciężki, skomplikowany, no w sumie świetny, fajny kurs, ale no tam jest dużo zadań tak naprawdę, tak jak mówił Mateusz, no tak jakieś tam cięcia skręcania, gięcia, tak. Po prostu się jest podwodnym robotnikiem, tam archeologii to taka rzecz wiele nie ma. W praktyce tak. Większość się robi tam w hełmie nurkowym takim, no w zasadzie badania miedziowca, tak, były w hełmie przez nurków klasycznych z Gdyni. No natomiast to dla nas jest, no jakby nawet te współczesne Kirby Morgany, one się nam średnio oczywiście sprawdzają, fajnie się w tym nurkuje, natomiast no w praktyce takiej archeologicznej to jest to raczej no niewygodne, on waży 14 kilo, no i przemieszczanie się po dnie w tym, przy jakimś takim niedużym obiekcie, tak, czy nawet no, przy wraku na dnie, jakieś takie schylanie się. Jakieś fotogrametry, czyli no już tak, tysięcy zdjęć w tym hełmie byłoby bardzo skomplikowane. Tak jak Janusz mówi, tak, fotogrametria pod wodą w tym to w zasadzie chyba jest niewykonalna. Tu gdzieś może będzie widać te nasze rysunki pierwsze z muzeum, jak muzeum w ogóle zaczęło te pierwsze prace w latach 70., czyli jakby badania właśnie Solena i miedziowca. Tutaj jeśli ktoś się interesuje, to miedziowca mamy wydaną już monografię, także można ją spokojnie sobie gdzieś tam zdobyć lub na stronie zamówić muzeum. Mamy generała Carltona, czyli to jest taki drugi sztandarowy wrak w latach 90. badany, bardzo fajny żeglowiec z bardzo wieloma ciekawymi zabytkami. Tak jak Mateusz mówił, to są tyle ciekawe zabytki, one są z XVIII wieku. To w zasadzie dla mnie jako neoliciarza, to, kurczę, to jest w zasadzie. Natomiast to są fajne rzeczy, no bo po prostu zachowała się całe ubranie, tak? Zachowała się czapka wełniana, która jest po prostu unikatowa. Każde bractwo jakby rekonstrukcyjne na świecie, w USA, w Kanadzie, jakby robi kopię sobie tych czapek, jeśli się bawi w XVIII wiek, nie? Także mówisz tym... na miedziowcu, tak? To ja nie, miedziowcu, general Carlton. Carlton. To spróbuję to poszukać na to tym waszej wspaniałej stronie. Jeśli je zachowały, tak? No. Bo zazwyczaj się zachowują jakichś tam dowódców, jakichś takich bardzo wysoko postawionych osób na statku, a zwykłych marynarzy raczej już nie uświadczymy, a tu się zachowały, bo no, całe te... No, mamy nadbóstwo chłopca okrętowego, tak? Tak, także jakby jest... mamy jakby zachowany taki list zwalniający od poboru do marynarki, tak, tam brytyjskiej. No, przez Pressgang, tak? To generalnie no, marynarze się tego panicznie bali, tak szczerze mówiąc, w XVIII wieku, no bo marynarza się rozpoznawało zawsze po chodzie, po ubraniu, więc jak ktoś taki glejt mógł załatwić, no to udawało się uniknąć marynarki wojennej, bo to była naprawdę potwornie ciężka służba na takim okręcie wojennym. No i czasem się nie przeżywało oczywiście, tak? A to wyglądało tak, że czasami z handlowego żaglowca się schodziło i już się na lądzie w knajpie. Nie zawsze dobrowolnie trafiało na okręt jego królewskiej mości. Także no, to jest Cartona mamy na wystawie, także wszystkich zapraszamy. W tej chwili już mamy wystawy otwarte, więc większość zabytków z Cartona jest na wystawie. Mamy też nową wystawę do dna, także jakby tam jest sporo nowych zabytków, które nie były wcześniej pokazywane. Jest między innymi lampa rufowa z Gustloffa i dzwon ze Steubena z takich wspólnych akcji z Baltic Techem i z Tomkiem Stachurą. Takich jakby nadzorów, żeśmy sprawdzali te mogiły takie, z drugiej tak zwane mogiły podwodne, bo to jest jedna z kategorii. No i co do samego Solena, no to on jest jakby tym naszym wrakiem oprócz miedziowca, który w ogóle rozpoczął tą historię. Natomiast Solen no niestety do dzisiaj nie doczekał się monografii. W tej chwili nad nią pracujemy. No, mamy nadzieję, że nam się to uda. No, w ciągu kilku najbliższych, mamy nadzieję trzech, czterech. No najpóźniej na rocznicę, tak? Za kilka lat okrągłą to wydać w końcu, bo już ten wrak, no o to się prosi, tak? To jest też, no o tyle też fajny wrak, tak jak Carlton, no bo jakby
my tych wraków, tak jak tu gdzieś wcześniej na początku było, znamy około 120, tak? Ja w bazie? Około 120 w bazie. Tak, natomiast tak naprawdę no to są często wraki bezimienne, no, tak? Raz, że bezimienne, a nie są też tak dokładnie przebadane, tak? Bo no, część wraków my w miarę możliwości, czasami było to prostsze, no, jak mieliśmy swój statek badawczy, Kaszubski Brzeg, czy tam Modrą Wodę, tak? Wodnika. Czy Wodnika. No to było oczywiście prostsze, bo wtedy mogliśmy całe prace planować pod swój statek. W zasadzie ograniczała tylko pogoda, no i tylko to było, i żeby tylko statek był sprawny i załoga zdrowa, i właściwie można to było robić, tak? W tej chwili jest to trochę trudniejsze, no bo nie mamy swojego statku, więc musimy czarterować jednostki. Nie zawsze jest wolny termin, no nie zawsze się da, czasami się popsuje pogoda, no w miarę możliwości, no i oczywiście są duże koszty. To jakby druga rzecz, wynajęcie takiej dużej jednostki, no bo to po prostu nie może być zwykły ponton, który sobie możemy gdzieś tam, czy RIP na Śródlądziu używać, nie? Tu widzę, że już Radek pokazuje. Tak jest, tu, tak jest. To jest talent, tak? Co jest może nawiązanie do tej dokumentacji, to może Janusz ty trochę powiesz, nie? Model fotografii Polena, akurat po przeniesieniu, więc to nie jest w oryginalnym miejscu, gdzie on leży, gdyż leżał na torze wodnym i należało go przenieść, więc po wszystkich badaniach archeologicznych sama konstrukcja została przeniesiona, a zabytki trafiły do muzeum. No i tak jak to Mateusz mówił, no w przypadku Solana też to było chyba 8 tysięcy zdjęć wykonanych, żeby złożyć cały model. Zrobimy spore zbliżenie, żeby było widać. A jeszcze, Janusz, ile ty, dla ile strzałów robiłeś w fotogrametrii Solana? Mówię, około 8 tysięcy zdjęć było. A ile nurkowań ci to zajęło? Jedno nurkowanie. Jedno? Janusz jest świetny, wiesz, to jedno nurkowanie. Janusz wchodzi i się nie myli, jak robi zdjęcie, to wiesz. Nie? No, my się boimy brać za fotogrametrię, no bo zawsze jest mało czasu, jest trzech, czterech ludzi. Oni no i później marudzą, że wiesz, ja nie wychodzę do góry, nie? My tylko to jeszcze nie wyszedł. Ile lampy ci trzymają czasu lampy? Czy wiesz co, one, te, których używamy, wytrzymują do godziny, godzinę 20, nie? To szybko trzaskasz fotki, muszę przyznać. To pływa z aparatem. Także sposób, Mateusz. Znaczy na Solenie też w czasie badań, tak, Zbyczku, była w sumie taka rama zrobiona do takiej fotogrametrii tak, pierwszej, nie? Tak. W latach 70. nie? My ją mamy generalnie to... W 80. ta pierwsza fotogrametria. No, będzie to pewnie w tej publikacji przygotowywanej, bo to jest ciekawe bardzo, pokazuje też jakby jak ta nasza archeologia morska się rodziła, to Lechnowicz, tak? Tak, ustawiliśmy ramę na dziobie i rufie, przeciągnięte były linki między ramami i na wózkach były dwa Hasselblady zamontowane i po prostu trzeba było się przesunąć zdjęcie i tak mniej więcej co metr powstała, zdjęcia były robione, powstała mozaika, która potem była żmudnie składana. Z wywołanych zdjęć. Nie? Z wywołanych tak. Zdjęć, tak. To jest taka, mówię, ciekawostka, no to lata 70. wiadomo, wszystko było zrobione metodą taką muzealną, tak? Co się udało zrobić, posprawiać samemu, to tak to mniej więcej chałupniczą, wyglądało. No, szczerze. Tak, metodą chałupniczą, tak. Teraz by to nie przeszło, gdyż nie miałby atestów odpowiednich i zatwierdzenia pieczątki. Nie było też żadnych wzorów, tak? Więc trzeba było to wymyślić poniekąd na jakby... No w tych czasach jeszcze Mateusz mówił też o metodach poszukiwań, to oczywiście teraz jest prościej, bo mamy sonary boczne, tak, tam multibeamy, skany, my często dostajemy podstawowym naszym jakby obrazem skanowania, to jest oczywiście Urząd Morski, który nam dostarcza takie skany wraków, no i my jako Muzeum Morskie w miarę możliwości weryfikujemy te wraki i staramy się udzielić odpowiedź na to, czy to jest zabytkowy wrak, czy to jest tylko zwykły jakiś kuter, no, czy on może być otwarty do nurkowania, czy jeśli zabytek, to nie wolno, tak, jakby dla każdego, kto chce na wrakach zanurkować, no to może na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni sprawdzić sobie listę wraków otwartych. Na przykład na Solenie można nurkować bez problemu, tak? Wrak jest po badaniach, jest cały przebadany, nie ma zabytków. Pomijam, że on jest w ogóle w innym miejscu już niż pierwotnie. Także można go sobie spokojnie na tych 15 metrach sobie go zobaczyć, tak? On w tej chwili leży w takim planowanym cały czas, bo to właściwie już od tak, kilku... To jest projekt, który będziemy rozwijać nadal. Tak, chcemy zrobić podwodny skansen taki dla nurków. Solen jest zaczątkiem, już zostały też złożone działa, wydobyte w 2010 roku, niedaleko, także jest jakby to pomału organizowane, myślimy, że w ciągu najbliższych pewnie 3-4 lat. No przynajmniej chcemy to zacząć, no bo jakby problem jest taki na Zatoce Gdańskiej, że no port się rozbudowuje, to jest jedna rzecz, no a jakby wraki, wbrew pozorom, bardzo dużo wraków jest na płytkiej wodzie, tak? Jakby na redzie dawnego portu w Gdańsku, zresztą tak jest wszędzie na świecie, no bo te statki
albo jak nie zdążyły w czasie sztormu wejść do portu, albo stały na redzie, przyszedł sztorm, no i one bardzo często na wyjściu z portu zatonęły. No tak, zresztą miedziowiec właśnie tak zatonął, tak? On jakby się spalił w czasie wyjścia z portu, w czasie jakiegoś sztormu, tak? Jakby my tych wraków mamy na tych 5, 10, 15 metrach bardzo dużo. To jest dla nas oczywiście fajna głębokość, bo na tych 15, 10 metrach no tą pracę można w miarę fajnie długo prowadzić pod wodą, tak? Nie ma tam dekompresji i można to w miarę ładnie układać. No, w świetle przepisów zawodowych prowadzenie prac na wrakach powyżej 30 metrów to już jest logistycznie wyzwanie, tak? To już jest komora, zapewnienie jakby tego typu rzeczy i to bardzo często no, wyklucza takie jakby głębsze prace, tak? No, znamy parę takich prac. Tak, no i jeszcze oczywiście jednostka, która tam dojdzie, tak, i jakby będzie stała na kotwicy albo będzie, no, wracać nawet nie, bo to się czasami po prostu nie opłaca, jak się płynie pół dnia na stanowisko oddalone 20 mil, no to już, no nie, już trochę się mija z celem, żeby wracać, tak? No tak. Kiedyś koledzy, Zbyszek miał tą szansę, my niestety już nie, po prostu płynęli sobie na 3 tygodnie, stali sobie na morzu i prowadzili badania, tak? My teraz zazwyczaj uciekamy do portu, sprawdzimy to na szybko. Czy musimy uciekać do portu, bo no tak, statek tak. Nie nadaje się do pracy całodobowej. No tak, ale liczymy, że w przyszłości uda nam się znowu jakiś nowy statek pozyskać, tak? Tu są jakieś śmigawki ze zjastarni, bo to oczywiście z tych wraków jest dużo, tak jak powiedziałem, przebadanych jest tak kompleksowo, to w zasadzie jeszcze jest do Jongezerb, tak, W27, to jest też taki... Błotniak, bardzo fajny wrak. Ale Błotniak w sumie, czy jest opracowany jakoś szczegółowo? Nie wiem, ale tam... Chyba nie. Ale przekopany nie, całkowicie. No tak, przekopany jest, tak, też jest 25. Błotniak, bo fatalnych warunkach, też w błocie. Więc takich naprawdę tak bardzo dobrze zbadanych, to myślę, że byśmy naliczyli tak może do 20 maksymalnie. Łącznie z tymi płytkimi na zapasie wraków. Tak. Aha, no i tak jak mówiłem, mamy kilka wraków u ujścia portu w Gdańsku, jest ten planowany skansen, bo to jest jakby teren wyłączony z inwestycji, tak, on w zasadzie tam jest zakaz inwestycji, to jest taki dość duży obszar wydzielony jako takie składowisko wraków, tak, że jak będzie szła nowa inwestycja, port się będzie rozrastał, bo port w Gdańsku wbrew pozorom dość mocno się rozwija, tak, on w tej chwili jest już czwarty na Bałtyku, jeśli chodzi o przeładunki, no i chce jakby dalej iść w górę, więc jakby siłą rzeczy się rozbudowuje po tej swojej zewnętrznej tam nowym porcie, tak? Mhm. Więc ta inwestycja zagrozi 5-6 wrakom, no które de facto na pewno się nie zmieszczą do muzeum, tak? A warto je podnieść. Pomimo, że my mamy naprawdę kilka oddziałów w Centrum Konserwacji w Tczewie, no w tej chwili mamy już je zapchane w pełni tymi obiektami, tak? Bo jakby no samo wyjęcie tych zabytków tak zwanych luźnych na wraku, czyli fajek, ceramiki, no wszystkich takich tak, mniejszych obiektów, to nie jest problem, no bo to możemy zrobić, najwyżej trochę potrwa konserwacja. Natomiast no wyjmowanie konstrukcji drewnianej na morzu, która ma 20 metrów długości, tak, i tam powiedzmy 5 szerokości, no nie ma zawsze uzasadnienia. No, ona jak leży, tak, jak ona leży na dnie, to ona oczywiście się tam świetnie ma, tak? No, nie mamy na Bałtyku świdraka, znaczy nie mamy u nas na Bałtyku świdraka, ale koledzy z Niemiec i w cieśninach duńskich on się już pojawia. Więc w sumie kto wie, czy za 20 lat, 30, jak się tak będzie zmieniał mocno klimat, czy on sobie do nas nie przyjdzie i nie zacznie nam tych drewnianych konstrukcji zjadać, tak? Bo na Morzu Śródziemnym, no to wiadomo, tam w zasadzie konstrukcji mało jest drewnianych, jest dużo zabytków. U nas te konstrukcje są zachowane, bo są te warunki takie z ograniczoną ilością tlenu. Nie ma świdraka na razie, więc jedyne zniszczenia to są takie, no, że wrak sam spłonął i później go sztorm trochę zniszczył. Czym jest ten świdrak? Bo mi to jest taki robal, on po prostu się żywi drewnem. Taki, dlatego świdrak... Taki kornik podwodny. Taki podwodny kornik, tak. On po prostu sobie wyjada drewno jako pożywienie i w zasadzie jest w stanie... Gigantycznych wraków jest bardzo niewiele. Tak, potrafi całą konstrukcję drewnianą na Morzu Śródziemnym no, wciąć całą, tak, przez te ileś tam tysiące, setki lat, nie? Dobra, wetnę się, bo jest parę pytań. Pierwszy, pan Tomasz tutaj, nie chcę czytać nazwiska, bo na pewno je popsuje i nie chce się narażać, ale zasadniczo pyta się, sugeruje, że wszystko oscyluje wokół północnego wybrzeża naszego kraju. Czy moglibyśmy, chyba chodziło najpewniej o wschodnie, ale czy moglibyśmy poruszyć temat związany z zachodnim rejonem? Wydaje mi się, że jest bardzo zaniedbany oraz nieodkryty. Czy będzie nam czekać kolejnych 50 lat, aby zbadać tę część wybrzeża? Wy oczywiście zajmujecie się tym terenem, bo stamtąd jesteście, ale parę słów może na temat badań tamtej części? To może ja spróbuję, bo miałem przyjemność robienia
nadzoru archeologicznego przy budowie portu w Świnoujściu, a dokładnie przy rozminowaniu portu. I tam rzeczywiście zabytki istnieją. Jakby wydobyliśmy, zabezpieczyliśmy jakąś tam serię zabytków, oczywiście nie tak starych, nie tak spektakularnych, jak tutaj, o których chłopaki opowiadają. No to było też bardzo dawno temu, w trakcie teraz projektu, który trwał dosyć niedawno, też z tego co wiem, nadzór archeologiczny był, jakieś obiekty też były wydobyte, natomiast nie ma tam takiej ilości wraków czy takich jakby badań z bardzo prostego powodu. Chłopaków w muzeum jest czterech, tak? Was jest czterech w muzeum, czy pięciu pracowników. W centrum archeologii podwodnej jest nas trzech. Na Uniwersytecie Warszawskim też jest zaledwie kilka osób. Po prostu nie ma ekipy, która mogłaby to robić. Jest nas wszystkich archeologów podwodnych w Polsce, jakbym policzył pracujących, cały czas jest między 15 a 20 osób, więc po prostu nie ma rąk do pracy. I tak wszyscy jesteśmy mocno zapracowani i w terenie, i w biurze. Więc to jest chyba najlepsza odpowiedź, dlaczego tam nie ma takiej ilości archeologicznych wraków i nie ma badań. Może kiedyś powstanie taki zespół, który tym się zajmie. Wraków trochę jest, ale tendencje są teraz. Przecież wokół ulicy Łeby byliśmy na kilku wrakach. Znaczy na pewno się troszkę sytuacja poprawi, jak zbudujemy nasz nowy oddział w Łebie, bo teraz on jakby już się tam jakby buduje, nie wiem, może na Facebooku Narodowego Muzeum zobaczyć nowy oddział, dość duży, tak, piętrowy. To jest ten rybołów. Tak, dokładnie, archeologii podwodnej i rybołówstwa w Łebie, tak? No też jest jakby rybołówstwo, bo ma nawiązywać do tych miejscowych tradycji, ale będzie cały jakby dział archeologii podwodnej, między innymi łodzie z Pucka tam będą, P2, tak, P3, łódź z Czarnowska prawdopodobnie, łódź z Kory, z Dąbek, z Neolitu, chcemy ją tam też włożyć. Generalnie będzie dużo tam archeologii podwodnej, będzie taka część historyczna o historii badań i archeologii podwodnej. I generalnie, no jak ten oddział powstanie, załóżmy w 2024, gdzieś mniej więcej, bo to tak, bo on już się buduje, tak? On już w tej chwili pojechał kuter przecięty, bo tam częścią ekspozycji tej o rybołówstwie jest kuter, tak? Tam z lat 60. bodajże, tak? Ogórek. Tak zwany ogórek, który u nas stał przy muzeum ileś tam lat. No i on jest po prostu przecięty, ma tam odsłonięty silnik częściowo, tak? Zwałem, żeby to było widać, jak się wszystko pracuje. No pewnie zwiedzającym się to będzie do rybołówstwa. Tak, podobać. No i on już oczywiście jest teraz montowany na etapie budowy muzeum, bo później się już go tam nie włoży. Natomiast tam my będziemy mieli też jako Muzeum Morskie taką małą bazę wypadową do sprawdzenia tych wszystkich wraków na Pomorzu Środkowym, tam w okolicach Łeby. Bo wbrew pozorom tych wraków my już tam sporo mamy, nawet parę razy byliśmy. Tu wcześniej była taka migawka z takimi plastrami miedzi. To jest taki fajny miedziowiec wrak. Miedziowiec 2. Tak zwany Miedziowiec 2, bo on nie ma nazwy oczywiście. No to jest fajny wrak, niestety leży na 38 metrach, to nie jest aż tak głęboko, oto właśnie jest z niego ładunek, który mamy sprawdzony, wiemy, że on jest tak mniej więcej tak 15 wiek, tak, bo tam po prostu robiliśmy inwentaryzację, tak, czyli pobraliśmy próbkę dendro, wydatowaliśmy, bo to jest taka standardowa procedura, tak, no, Instytut Morski albo Urząd Morski nas informuje, pokazuje skan, my jedziemy na stanowisko, nurkujemy, robimy jakąś taką wstępną dokumentację, bo to w czasie takiego krótkiego nurkowania tam 20 minut można było na dnie, tak, być to rzeczy. Tak, daliśmy radę wyciąć próbę do datowania i w zasadzie zrobić taką bardzo poglądową dokumentację. No ale jest taki wrak, tak? Tych wraków na płytszej wodzie mamy też bardzo wiele, natomiast tam jest taki problem, że byliśmy na tych płytszych wrakach, ale one są zasypane, tak? Dynamika dna jest ogromna. Tak, no i jakby z Gdańska jest to bardzo duża, taka skomplikowana operacja, żeby tam popłynąć i ryzykować, że go nie zobaczymy. Złe będzie to uproszczone, że mamy niedaleko. I możemy przypłynąć, nie wiem, za miesiąc, tak? Bo po kolejnym sztormie mogą się odsłonić. Jasne. Są na głębokości 5 metrów i tutaj dynamika jest dosyć duża przy tych sztormach. I poprzednim razem było tak, że wraki na skanach były widoczne. Oczywiście skany były robione pół roku wcześniej. Chłopaki, to się okazało, że nic tam nie widać. Tam mecz nasypiany piasku. I to nam oczywiście utrudnia pracę, bo mamy takich dużo wraków na plaży często, tak? Jakieś takie, które tam gdzieś wystrandowały. No i na przykład ktoś dzwoni: no panowie, wrak tutaj, podaje pozycję, sprawdźcie. No my się staramy jak najszybciej tam pojechać, ale czasami to zajmuje dzień, dwa, no bo trzeba załatwić samochód, trzeba ten cały sprzęt na czterech ludzi wziąć. No i się okazuje, że przyjeżdżamy na miejsce, a tam no niestety wrak cały był, mały sztorm i cały wrak zasypał piaskiem, tak? Także to jest też tak, że czasami trudno to zaplanować. Po prostu może czasami płata psikusa, no i nie zawsze się to da zaobserwować, nie?
tutaj są badania w Pucku, to są rzeczy, które ostatnio prowadziliśmy przez 3 lata. W ramach takiego tam projektu Baltic Rim, to jest to, co mówił Mateusz, to są takie, tak jak mówił, no ja staram się bardzo znaleźć zatopione stanowiska z epoki kamienia. Jest to, powiem tak, trudne, bo jest to trochę szukanie igły w stogu siana, tak? Znaleźliśmy na razie zatopione lasy, czyli takie, gdzieś tam w linkach może będzie film z tego projektu, to można sobie zobaczyć takie zdjęcia i jakby rzuty. Tak, ja już włączam ten filmik, to też jest idealny segue, idealne przejście, bo było też kolejne pytanie, również od pana Tomasza, że na razie poruszamy temat głównie wraków i właśnie pyta się o jakieś stanowiska nie będące wrakiem. Ja może zacząć mówić o tym lesie, ja spróbuję włączyć ten filmik, który mi podesłałeś, a później... On się nazywa las, Zatopiony Las, nie? Chyba jakoś tak. I później byśmy przeszli jeszcze do... Oddali głos Mateuszowi i poopowiadali trochę o lednicy może, bo tutaj widziałem, że paru zainteresowanych się pojawiło, żeby chcieliby coś się dowiedzieć na ten temat. To jest kuźnia polskich kadr archeologii podwodnej, bo każdy przeszedł przez lednicę. No i widziałem, że tu wielu było właśnie na praktykę. Dzisiaj wspominam, to były najlepsze badania podwodne i najlepsze badania na studiach. Przeżycia obok badań. Dobra. Zatopiony las. No to się na razie... Już mów, a ja tutaj w trakcie włączę po prostu. Generalnie no, to było w ramach tego szerszego projektu. Projekt jest ogólnie o planowaniu przestrzennym, był na morzu, tam we współpracy z badaczami tam wokół Bałtyku, ale to już nie wchodźmy w szczegóły planowania przestrzennego i jakby zarządzania dziedzictwem morskim na Bałtyku. No, jednym z elementów było poszukiwanie właśnie tych stanowisk z epoki kamienia, no bo one tam muszą być. Tak jakby zalew Pucki, on w tej chwili jest płytki bardzo, bo no jak ktoś był, no to tam jest 1,5 metra, tak, 3, można sobie spokojnie ten marsz śledzia zrobić tam i da radę przejść. No to wynika z tego, że jakby to był kiedyś ląd, tak? 10 tysięcy lat temu tam był ląd, mamy badania geologiczne. Mamy, to możesz mnie trochę przewinąć, bo to tam. Ładnie mówiliście. Tak, ładnie właśnie tutaj ci wiatr rozwiewa fryzurę. Mamy gdzieś rekonstrukcję tego lądu, także jakby wiemy mniej więcej, gdzie były linia brzegowa, chociaż to jest bardzo trudne do ustalenia, tak? To jakby dla nas to jest ważne, bo byśmy bardzo chcieli wiedzieć, gdzie się kończył ląd, a gdzie zaczynało morze, bo to jest idealne miejsce styku, gdzie te osadnictwo w tej epoce kamienia zazwyczaj się koncentrowało, tak? Czyli gdzieś tam w zatoce, u ujścia rzeki, a najlepiej u ujścia rzeki do morza lub do takiego zalewu, no bo to jest taki bardzo bogaty teren, żyzny, szczerze mówiąc, tam jest bogactwo jakichś zwierząt, tak? Fok czy ryb, na które ci ludzie w okresie neolitu polowali. I tak naprawdę ta osada taka sztandarowa w Rzucewie, no o tutaj widać, tak? To jest ląd, tak bodajże to jest 5 tysięcy chyba, jeśli się nie mylę, albo 6. To zielone to jest dawny ląd, tak? Tu są oczywiście obszary, na których tam wykonywaliśmy skanowanie. Tak naprawdę oczywiście szukaliśmy stanowisk, natomiast to jest szukanie, tak jak powiedziałem, trochę igły w stogu siana, nie? Bo to jak cię schodzi, wyznaczyliśmy obszar, schodzimy na dno, a tam jest wszędzie biały piach. To powierzchniówki na lądzie, takie z epoki kamienia są prostsze, bo można sobie pogrzebać w kretowince, po orce to coś widać, o tutaj widać te drzewa, tak? Czyli to są akurat małe przyrzucenie, to są dosłownie pieńki takie malutkie, pod którymi jest torf, myśmy to wszystko wydatowali, więc generalnie te wiemy, że są 6000 BC, torf mniej więcej jest podobny, to chyba już jest stwarzewo, te drzewa ze stwarzewa, to no one są starsze, one są 9000 BC, to jest taki początek holocenu, już tam jak lodowiec ustał tak, bo ten starszy las. No jeśli chodzi o Rzucewo, to tam mówię, mamy dość dużo osadnictwa z kultury rzucewskiej, natomiast tego starszego wzdłuż jakby mamy bardzo mało, mamy bardzo nieliczne stanowiska nawet na lądzie, to troszkę wynika oczywiście z badań powierzchniowych na lądzie. One nie zawsze wszędzie są tak fajnie, intensywnie zrobione jak na Kujawach czy na ziemi chomińskiej. Na Pomorzu są rejony, gdzie jest dobrze to zrobione w okolicy Rzucewa, ale są obszary, które no, należałoby pewnie na lądzie powtórzyć, bo to jest tak, to jest nasza jednostka badawcza, tak zwany ALU. No tak, na takiej to miesiąc nie wytrzymacie. No nie. To jest chyba dawna łódź strażacka? To chyba na przestrażaków taka. A czy okazała się dzielniejsza niż na szponton, tak? Taki nieduży, no bo ona jest po prostu stabilna?
Znaczy dosyć stabilna. Tak, więcej sprzętu się mieści. Możemy dużo. Znaczy jak przychodzi fala i wiatr duży, to wbrew pozorom trzeba nawet na zatoce... Trzeba bliżej brzegu. To trzeba wiać, nie? Bo ona może niestety zrobić ból, nabrać wody i trzeba będzie wyciągać cały sprzęt. Już raz nam Bosna powiedział, że panowie, już was widziałem, że już to niecie. Już tak, chciałem dzwonić po pomoc. Kiedyś tak uciekali. Po Kaszubsku to powiedział, że dają tak kilka wygląda, takich jeszcze tak ozdobników. Wygląda na dnie, prawda? No to tak jak mówię, no to są takie pozostałości korzeni, tak? Tych drzew. Z tego okresu niestety na razie nie mamy do tego zabytków. No, no jakbyśmy znaleźli zabytek, jakiś chociaż krzemień mały, bo to też musimy sobie zdawać sprawę, jak to są małe obiekty, nie? Bo to jeśli trafimy w bubankę, to oczywiście jest świetnie. O, jaki ładny piesek tam z tyłu. Tak, to jest... Natomiast to może, znaczy Mateusz mówi, że one nie są takie spektakularne. Jak się trafi w bubankę i na przykład malowane wiosła, tak jak w Danii, no to to jest coś z epoki kamienia, nie? No jak się trafi wiersze lub może się nawet, nie wiem, może być pochówek zatopiony. To wiersze, no takie pułapki na ryby, no, oczywiście. Wiklinowe. Wiesz, poezja pod wodą. Tak. No jazy lub wiersze, czyli pułapki takie najczęściej z wikliny wyplatane tak, na ryby. No na razie jest po prostu las. To niektóre drzewa są dość duże. One oczywiście, to jest najczęściej tylko system korzeniowy, to pod wodą trochę wygląda jak taka rozgwiazda. One nawet czasami sprawiały wrażenie, jakie tak żeśmy sobie namacanta na dnie sprawdzali, bo one są często bardzo zarośnięte. No jakby je ktoś uciął piłą, takie były gładkie. No ale to po prostu morze przez te 6-7 tysięcy lat potrafiło po prostu, wyglądało jak, tak, jak ślady działalności człowieka, to jest zwykłe jakby... Przeszlifowane. Tak, przeszlifowane przez człowieka, więc jakby na razie sprawdzamy dość duży obszar, bo mamy ten las już i w Swarzewie, teraz nowy koło Jastarni. Mamy koło Żucewa, koło Jastarni mamy nawet jakąś skorupkę, ale akurat niestety wczesno-średniowieczną. Ale no będziemy tam jeszcze to sprawdzać. No zresztą tam jest ciekawy wrak do sprawdzenia, więc no zobaczymy, tak? To jest rzecz, którą jakby zaczęliśmy, chcemy ją kontynuować, czekamy teraz na nowe daty też w Jastarni. No i po prostu trzeba tam jeździć, pływać, schodzić do tej wody i przeszukiwać te dno. No. Dla moich kolegów jest to średnio fascynujące, no bo oni się zawsze dziwią, co ja tam kamieniami szukam i wyciągam. W zasadzie to w ogóle, gdzie jest ten duży wrak, tak? Bo to wszystko musi być duże, wielki wrak. To wtedy... Nie, bo tam zawsze widzę jakieś krzemyczki, coś tam raz wyciągnął skorupkę, a potem się okazało, że to jakiś bitumit, ale... Podkładam to ciężko stwierdzić, trzeba połamać ładnie na lądzie. No i ale wciąż mamy nadzieję, że jak trafimy osadę, to będzie co robić. No może też trochę ceramikę, tak by, no mam trochę doświadczenia na lądzie z ceramiką, to przyznam się, że ta z morza, to trzeba sobie troszkę obejrzeć, bo może potwornie niższy powierzchni z ceramicy. Może się nabrać, to po prostu wygląda czasami jak trochę z innego okresu, nie? Okej, to myślam się. Panowie, jak zwykle, 50 minut minęło niczym bicza strzelił, pewnie się nawet nie zorientowaliście. Mówiliście, że jeszcze chwilkę możemy dłużej. Nie zakrypłeś, możemy. Super, to teraz o tym obiecanym ostrowie. To jest jeden z tych filmików, które mi ten podesłałeś? Wiesz co, ja puszczę, ja pozwolę sobie puścić, jeśli to nie jest problem. Czekaj, zobaczymy, czy to zadziała. Duży teren jest w Jastarni? Tak ze skanu wynika? Widzę. Wiesz co, tak są rozrzucone. Tak. Jeden tu, czyli tam przy gęstszym. A w międzyczasie krótkie pytanie, może krótka odpowiedź, jak Mateusz tutaj jeszcze działa. Panowie, jak... Czy widać prezentację? Tak. Czy widać film? A, widać, dobra. No to możemy lecieć w tym. Dobra. To ja puszczę film w tle bez jakichś tam dźwięków czy czegoś i będę opowiadał. No tak jak już tutaj parę razy wspomniano, 40 lat, 39 lat badań w tym roku. Stanowisko chyba jedno z najbardziej istotnych pod kątem historii Polski, tak? No bo tutaj te mosty na tej wyspie żył Mieszko I, żył Bolesław Chrobry, oni jakby budowali palatium na tej wyspie obok Gniezna i Poznania, to właściwie tutaj tworzyła się Polska. No i badamy to stanowisko, badamy, ja nie osobiście, bo za młody jestem, natomiast badania trwają od 1982 roku. No i to nas zaskakuje co roku. W zeszłym W 2017 odkryliśmy nowy trzeci most prowadzący na kolejną wyspę, natomiast zeszły rok był no, totalnie spektakularny. Odkryliśmy miecz z początku X wieku z
prawdopodobnie złotym krzyżem, z inkrustacją złotego krzyża. Czy to jest żółty metal, jeszcze nie wiemy, czy to złoto. Odkryliśmy topory inkrustowane srebrem, także bardzo ciekawe miejsce. To są zabytki, które no, będą chyba mogły dosyć mocno wpłynąć na interpretację tego, co się działo w czasach Mieszka i Bolesława. Oto właśnie jeden z tych toporów. Mieszka i Bolesława w czasach Mieszka i Bolesława w tamtym miejscu i w ogóle na początku tworzenia się Polski. Także niesamowite miejsce, badamy to cały czas. No i to można o tym opowiadać przez godziny, tak? To są dwa, trzy najnowsze znaleziska, które są totalnie spektakularne i które będą wpływały tutaj na nasze postrzeganie. To była reklama. Tak, niestety kolega Marcin wstawił jakąś klatkę, nie z tego, co trzeba. Skrzynkę. Lokowanie produktu, tak. Jest sponsorem badań. Natomiast idąc dalej, jak już jesteśmy przy śródlądziu, to od razu opowiem o kolejnym stanowisku, czy tam kolejnej grupie stanowisk, które chyba wszyscy znacie, czyli Biskupin. O Biskupinie też był tutaj projekt. Od zeszłego roku robimy badania wokół tak zwanych stanowisk biskupińskich, czy grodów typu biskupińskiego, czy osad typu biskupińskiego. Ja już tam nie będę wnikał w ich nomenklaturę. Natomiast okazuje się, że nasza wiedza o tych miejscach jest nie do końca jakby taka pełna. Zaczęliśmy robić badania pod wodą, szukać różnych przedmiotów, czy w ogóle coś się znajduje tam pod wodą. No niestety Biskupin dosyć mocno jest zmieniony przez ludzi i została nasypana grobla wokół tego stanowiska, więc właściwie tam nie ma nic. Robiliśmy też badania geofizyczne, robiliśmy badania sonarowe. Tutaj z Biskupina przenosimy się do Jeziora Wolskiego, do takiego stanowiska i Zdebno. No tutaj jest, tu jest szaleństwo, ponieważ pod wodą znaleźliśmy konstrukcje, które prawdopodobnie są analogiczne do Biskupina, czyli tak zwane falochrony, czy te drogi zewnętrzne wokół falochronów. No i to prędzej czy później będziemy prezentować w postaci artykułów, czy zresztą film pod koniec tego roku wyjdzie. Muszę go po prostu fizycznie zmontować. Badaliśmy też takie stanowisko tutaj, zobaczę, gdzie przelatujemy. Aha, Jankowo pod Inowrocławiem. No, stanowisko, które jest dramatycznie niszczone przez zmiany poziomu wody. On w tej chwili jest całkowicie zalane. Tutaj było na filmie widać, że jakby jest odsłonięte. Tam stoi słup od kolejki. Jest bardzo zniszczone. Oto taka skorupka, o której Krzysztof mówi. I tym razem, tak jakbyś chciał, stara. Epoka brązu, co prawda, ale lepiej. Może być. Mamy mnóstwo materiału ceramicznego. To jest jeszcze jezioro Trzemeszeńskie, Ostrowite Trzemeszeńskie. Tutaj też są i stanowiska z epoki brązu, i z epoki żelaza. No i tutaj zaraz będzie niesamowicie bardzo ciekawe rzeczy, bo odnaleźliśmy też brązy, które tutaj jest brązoleta z brązu, potem pokażę modele tego, i grot z miedzi z kolei, wszystkie z końca epoki brązu, bardzo, no to już spektakularne rzeczy. Oba przedmioty są już na wystawie w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, także jeśli ktoś tam się kręci, to zapraszam jakby do oglądania. No to i tu jak standardowo wszyscy jesteśmy zakochani w trzecim wymiarze, więc wszystko robimy, dokumentujemy w trzech wymiarach i chyba czasem trochę za dużo, bo czasami niepotrzebnie to robimy, ale to już taka moja refleksja metodyczna. To jest ten grot miedziany grot znaleziony w jednym z jezior. I tutaj
I tutaj też z kolei brązoleta, czy ozdoba obręczowa, czy nagolennik z epoki brązu, tu na ten temat można dyskutować i dyskutować. I o co są jeszcze zabytki sprzed konserwacji, modele po konserwacji się jeszcze liczą, bo tego rzeczywiście jest dużo. No i jakby ostatnie kliknięcie, to co chłopaki też się wypowiedzą na ten temat, czy już się wypowiadali o porcie w Pucku zalanym. Zarówno my, jak i Muzeum Morskie prowadzimy tam badania, czy czasami wspólnie, czasami równolegle, natomiast jakby te nasze wyniki się dosyć fajnie uzupełniają. No to jest tak duże stanowisko, że tam to jeszcze i 6 ekip może badać przez 20 lat. Przeszkadzają sobie. Będąc obok 16 hektarów, każdy sobie znajdzie swój kwadracik. Jakby naszym celem było zrobienie takiej rekonstrukcji portu na podstawie modeli trójwymiarowych, ale jeszcze bardzo ważna rzecz, jest z nami, bo gdzieś tam widziałem w komentarzach, jest z nami pierwszy badacz tego portu, pan Wiesław Stępień, który zresztą tak niesamowicie jakby pomógł przy tej pracy, jakby udostępnił nam swoje wyniki i bez niego to nigdy byśmy tego nie zrekonstruowali. Tak to wygląda pod wodą, a tak to wygląda na modelu. Porobiliśmy fragmenty tych konstrukcji, po czym stworzyliśmy jakąś tam wizję archeologiczno-artystyczną. Trzeba pamiętać, że nie ma takich wizji stricte naukowych i one są wszystkie idealne. Także takie są efekty naszych badań. W tej chwili od ostatnich 5 lat wszyscy mają, efektem wszystkich naszych badań są modele. Modele, jeszcze raz modele, u chłopaków są modele, u nas są modele i wszystko można sobie pooglądać albo na YouTubie, albo na Sketchfabie, czy pewnie Radek tam potem podrzuci link do filmów z YouTube'a, czy do modeli na Sketchfabie. Tak, to właśnie wrzucam filmik do tego wpisu, który u nas się pojawił na stronie o właśnie rekonstrukcji Pucku i tutaj jest i ten filmik, który chyba był pokazywany i właśnie ta rekonstrukcja, nie na Sketchfabie, ale na YouTubie. I jeszcze od razu wrzucam link do playlisty całej tej, którą mi podesłałeś, archeologia podwodna, to jest na profilu Bobber Adventure. To zmiana, musiałem coś, nieważne. Będzie nowy kanał dla samego centrum, ale jest jeszcze dosyć biedny, więc jestem w trakcie przerzucania filmu. Więc jak będzie tylko będzie gotów, to podrzucaj link tam. Tak, bo tutaj jeszcze są jakieś tam moje wynurzenia z nurkowania jaskiniowego czy jakiegoś innego, natomiast jakby w playliście tego nie ma, na szczęście. Dobrze. No i chyba z filmów i z takich wizualnych rzeczy to tyle. Pokrótce. Wszystko pokrótce, ale też czasu. No, zawsze próbuję... Zawsze mówię naszym gościom, że to... na chwilę Mateusza wyrzuciło, ale zaraz wróci niestety tutaj z tym programem, który wykorzystujemy. O, jest już z powrotem. Zawsze mówię widzom, że dawkuje. Tak, dawkuje im przyjemności, bo gdyby było za dużo, za często, to wtedy by im się szybko znudziło, a tak zawsze, wiecie, trochę gdzieś tam chcą i żądają kolejnych odcinków. I pojawiły się już pomysły, że z pewnością będę się musiał z wami umówić na jakieś kolejne spotkanie, jedno jakieś poświęcone więcej o wrakach, porozmawiamy już na spokojnie, jak wy będziecie mieć trochę więcej czasu, żebyście się mogli na spokojnie przygotować. Nie będzie to tak na ad hoc, no i oczywiście o Ostrowie Lednickim również trochę więcej, bo tutaj też zainteresowanie jest spore. Drodzy widzowie, zbliżamy się powoli do końca, ale nie oznacza, że już musicie uciekać, jeszcze na pewno o czymś porozmawiamy, a na pewno odpowiemy na pytania, nie za długie. Jeśli macie jakieś pytania, to właśnie teraz jest moment, żeby je zadawać. Pan Jerzy zastanawiał się o tekstylia. Domyślam się, że chodziło mu o tekstylia wczesno-średniowieczne, bo cieszył się najbardziej, jak pokazywałeś te właśnie groty
i w komentarzach widziałem zainteresowanie z jego strony. Tekstylia. Mam skórę, mamy całkiem fajnie zachowaną skórę z Ostrowa Lednickiego. Mamy też powrozy, sznury z Ostrowa Lednickiego. Natomiast fragmentów materiału nie mamy. No muszę tak przyznać, że takich stricte fragmentów materiału nie mamy. Przepraszam, mi się znowu pies wpakował do gabinetu. Natomiast nie ma, ale myślę, że jest szansa, że znajdziemy. Jeszcze jakby do czegoś może być przyklejone, bo tak pływające, zachowane w mule, w dnie, to raczej nie ma szans, natomiast jeśli będzie do czegoś przyklejone, to jest szansa, że to odnajdziemy, natomiast na tą chwilę takiego czystego lnu czy wełny to nie mamy. Mhm. No, wy z muzeum i twoich wraków, no to wspominaliście o tym kapeluszu chociażby. Próbowałem go znaleźć. Jeszcze raz, jakbyście mi przeliterowali może ten... General Tarleton. Pan dobra. To ja mam książkę, więc znajdę coś. Ja będę próbował to... Spokojnie, monografia do... Znaczy, można go też z Akademii ściągnąć, tak? Od Walkowskiego, który był kierownikiem tych badań. Więc to jakby cała publikacja jest dostępna tam bez problemu. Na stronie muzeum myślę, że... W Sketchfabie chyba są skany. Jest tam w Sketchfabie i w Muzeum Morskim mamy na stronie wirtualny taki jakby skansen z zabytkami i można sobie go tam... Powinien... Skeletona nie ma. Nie ma skeletona? Nie, wirtualny skansen. Aha, no właśnie, skartona... właśnie nie mogłem znaleźć w wirtualnym skansenie. Bo on jakby... On jest poza zatoką, tak? On jest już na otwartym morzu. Ale jeszcze jest kolekcja wirtualna zabytków. To może być tak, tam, nie? To może być w tym miejscu. Że on na pewno jest na wystawie jednej, czapka też jest na wystawie. No, trzeba by wspomnieć. Czapka się znajdzie bez problemu. Trzeba by wspomnieć również o długich takich skarpetach wełnianych, które były zwijane tak samo jak obecnie się zwija. I trzeba wspomnieć, że zachowały się te materiały tylko dlatego, że były w mole. No tak, bo to jest na miedziowcu. Bo nie utrzymałyby się. Dlatego. Po wydobyciu jeszcze wydobywaliśmy, były takie umazane w smole, rozpuszczała się ona na pokładzie, natomiast po wypraniu w naszej pracowni konserwatorskiej dopiero można było zobaczyć, jaki mają ściek, jak wyglądały. No i samo nurkowanie nie było przyjemne w tej smole, no bo tak... Była wszędzie, nawet pod poduszką. Skafander się cały mazał, tak? No na miedziowcu używaliśmy ropy, żeby umyć rękawice po wyjściu z wody, no ale akurat tak było. No, domyślam się. I bardzo pytanie, które mi się podoba. Pan Łukasz się pyta, ile tak przeciętnie drewniany wrak może wytrzymać w Bałtyku w takim dobrym stanie, bez jakichś takich typowych śladów upływu czasu? To jest trudne pytanie, bo jakby jeśli on jest w miejscu, gdzie nie ma falowania, dużego sztormu, tak, jeżeli jest zasypany piaskiem, no to... To może dość długo, to w zasadzie on, no nie chcę powiedzieć, że w nieskończoność to może nie, no ale... Znaczy tu dochodzimy do innej rzeczy, tak? Kiedy się takie duże jednostki pojawiają, bo tak naprawdę te na Bałtyku łodzie klepkowe, no to jest... Nie, no ale paczkę weźmy. Z głębi Gotlandii. Tak, no łodzie, znaczy dłubanki, tak, oczywiście i ona się zachowała, tak? Też ona jest chyba szósty wiek, dobrze, szósty, starsza? No, już tak. W takich warunkach bezklanowych długo wytrzyma, tak, czyli no po piaskiem zasypany. Nie ma tak naprawdę tak. Jakiegoś takiego ograniczenia, tak, że on nie wytrzyma. Korników nie ma podwodnych. Tylko kwestia, czy na przykład właśnie falowanie nie spowoduje, że go rozbije i rozrzuci dookoła. Czy nie jest to miejsce narażone na, nie wiem, na jakieś, nie jest to kotwicowisko, gdzie kotwice go rozciągną. Czyli mechaniczne sprawy, no i oczywiście tak, przyroda. Te elementy wystające ponad dno porastają pąklami, które też niszczą i to mamy zresztą na wrakach. Na zachowa, to myślę, że to nawet jakby to było nawet i tysiąc lat, to spokojnie sobie, no, spotkamy tysiącletni wrak, tak? Z nami starsze wraki, więc myślę, że tutaj moglibyśmy mówić, że 2000 spokojnie by wytrzymały, tylko kwestia, że nie znajdujemy na razie, tak? My przynajmniej. Znaczy są wraki na dużo większej głębokości, tak? Na tych 60 metrach i one rzeczywiście zaczynają już być, zdarza się, że jest cały kadłub zachowany. No jest ten wrak na wodach fińskich, Wrów Maria, niderlandzki, o który tam trochę jakby, on nie został do końca zbadany, to jest bardzo ciekawa jednostka, on jest też w dużej części zachowana, no bo on wiózł jakby, tam to był niderlandzki wrak, który wiózł dla carycy Katarzyny, tak, jakby, a zatonął na wodach fińskich i teraz trwa dyskusja,
właściwie do kogo on należy, tak? Bo to wszędzie jest. To dotknąć, bo... Tak, w finale go nie wydobywają, zrobili takie zabezpieczenie, monitoring, pełną jakby ocenę zachowania, zakaz jest oczywiście nurkowania, natomiast to wszystko tam jest, a wiemy, że tam były obrazy, różne cenne rzeczy, no pewnie one tam może są. Jest w stanie idealnym, tak, bo on stoi w następce, jest takie lunek, jak widać, linie rozrzucone, także wygląda tak, jak na filmach powinien wyglądać wrak. Tak, tylko no, to jest kolejny. Tylko jeszcze tego pirata, który tam na maszcie wisi. I... No, nasz dyrektor też wygląda bardzo dobrze, prawda? To w nowym świecie te wszystkie tak floty skarbów ze złotem, no to też pod Kolumbią, gdzie była taka ostatnio też sytuacja, to jest standardowy problem, tak? Że jakby zazwyczaj był to hiszpański wrak, ale no za to na wodach na przykład Kolumbii, no to czy on należy do Kolumbii, a jeszcze najczęściej znajduje to jakaś firma prywatna, taka poszukiwawcza amerykańska, więc... która do tego zawsze ma jakieś tam prawo mienia morskiego, no i zaczyna się takie trochę mielenie w sądach, nie? U nas oczywiście na Bałtyku ja bym się nie spodziewał takich flot ze skarbami, bo po prostu te złoto do nas nie docierało. Ono do nas jakby ono dochodziło do Portugalii, Niderlandów, do nas raczej nie, tak? Także raczej bym się nie spodziewał złotej floty na Bałtyku. Do nas już raczej Holendrzy przywozili te towary, tak? Do Gdańska. Także złota raczej bym za wiele się nie spodziewał. Dwie monety na Carletonie były. Piratów oczywiście takich typowych, chociaż byśmy mogli znaleźć piratów italijskich z średniowiecza, tak? Z czasów Hanzy, którzy tam dość intensywnie sobie po Bałtyku pływali i z krzyżakami walczyli, także może coś, tylko to jeszcze trzeba by dowiązać do tych piratów, no bo to jest najtrudniejsze zawsze przy naszych wrakach, bo no jeśli wrak jest anonimowy, to jest oczywiście ciekawy z perspektywy technologii szkutniczej, jakichś zabytków unikalnych, których na lądzie nie ma, chociaż no, w okresie nowożytnym część, no w mieście się da znaleźć jakimś portowym typu Gdańsk, większość z tego rzeczy, no może nie zawsze organicznych, ale dużo rzeczy się znajduje, natomiast tak jak Carlton, no to fajnie, bo udało się znaleźć nazwę, udało się znaleźć kapitana, dzwon, całą załogę, dzwon z nazwą, więc jakby tutaj jest pełna historia, udało się znaleźć, gdzie on został zbudowany, w którym roku, w jakiej stoczni, tak, że ma brata bliźniaka, w zasadzie ten Endeavor, tak, więc jakby tu jest kompletnie przebadane stanowisko. Nie? Są potomkowie właścicieli. Tak, są potomkowie właścicieli, no to pełna historia, tak? Widziałem, że ktoś w komentarzach wrzucił tytuł tej publikacji. Jeśli mógłbym, jeśli ta osoba jeszcze z nami jest, to mogłaby, bardzo bym prosił o wrzucenie ponownie. Ja z kolei wrzucam w tym momencie, zaraz się powinien pojawić w czacie, albo już się pojawił, nigdy nie pamiętam, jak to działa, link do właśnie waszego wirtualnego skansenu wraków. No tam większość będzie z Zatoki, tak? W ramach tego projektu, tak, który no to robił Tomasz Bednarz i tutaj koledzy głównie, no to był projekt o wrakach Zatoki Gdańskiej. To jest głównie wizualizacja, tam nie zawsze są wszystkie zabytki, bo jak, no tak jak mówiłem, Solen jest cały czas w trakcie opracowania, tak naprawdę to dopiero teraz wróciły ostatnie zabytki po konserwacji z lat 80., więc jakby też niektóre, czasem jakby osoby zwiedzające nie mają świadomości, jak długa droga jest od wydobycia tych zabytków z wody do tego, że one muszą być zakonserwowane, tak? Zwłaszcza te rzeczy z Solena. Organiczne rzeczy. Organiczne, czy na przykład drewniane, duże jakieś elementy, tak? Konstrukcyjne. No one się muszą po prostu moczyć w wannach, w pegu, żeby tą wodę wyciągnąć, lub zostać wymrożone w takiej maszynce, no ale to w zasadzie my mamy tylko ograniczone rozmiary tam, które możemy włożyć, więc w praktyce w większości to nasza konserwacja to moczy, no ale to trwa bardzo jakby wiele lat, tak? To też nie jest jedyny wrak, który mamy, mamy działa pobudowane, jakieś inne wraki, tak naprawdę te wraki tak sukcesywnie schodzą, no, jak się pojawiają, to staramy się na wystawę. Teraz będziemy we wrześniu prawdopodobnie mieli taką wystawę czasową na Ołowiance Otruco ze współpracy z Muzeum Archeologicznym w Elblągu. No i tam będzie jednym z centralnych części będzie wrak P2, tak? Czyli wrak z badań w Pucku oczywiście. Pan Wiesław Stępień doskonale wie, o jakim wraku mówimy. Także nam no, udało się go zrekonstruować po wyjęciu z wody oczywiście w czasie tak badań. W którym to był Janusz? Bo to były lata 2000, tak naprawdę badania były 2003, 2004, 2005 wyjęliśmy część konstrukcji, w 2006 było ostatnie badania, gdzie tam już pozostałości, które tam zostały, jakieś fragmenty wyjęliśmy. No, no ciekawe i, bardzo. Od tego czasu, tak. Powiedzmy, że 2005 była główna konstrukcja wyjęta i od tego czasu do nie wiem, 3 lata temu, tak? Tak, no skończyła się dopiero konserwacja, także to jakby było no, i tak dość... 10, tak. 12 lat, tak? Konserwacji. Jasne. W tej chwili wrak jest w stelażu, bo to też tak, oczywiście i... trzeba jakby wykonać metodę prezentacji. To niestety nie jest takie proste, że zakonserwowaliśmy, położymy i sobie leży, tak? No, tak jest tak. Zrekonstruowana cały stelaż, kosz, który od
jakby odzorowuje ten wrak, czyli de facto miał te 20 metrów, bo to była taka długa łódź bojowa w typie tych łodzi skandynawskich, tak? On zresztą ma tam pewne cechy szkutnictwa skandynawskiego. Tak, tak. No w tym sensie jest bardzo ciekawa, naprawdę robi wrażenie. Mam nadzieję, że we wrześniu się uda otworzyć wystawę, będzie na Owiance do zobaczenia praktycznie. Piszcie do nas, do Archeologii Żywej, sędzią obejmiemy patronatem medialnym, jeśli taka możliwość, jeśli jesteście zainteresowani i oczywiście czuję się zaproszony na otwarcie. Oczywiście zapraszamy, znaczy na razie się. Robić, więc jakby w lipcu jesteśmy w Pucku, kontynuujemy dalej badania na braku P5, tak, planujemy, więc jakby to chyba wrzesień, nie? Ale to nie chcę zapewniać, bo różnie się dzieje. Dwa lata przez pandemię to prawdę wyłączyło nam połowę wystaw, które zrobiliśmy, no bo otwieraliśmy. Jest na dobrej drodze, przewidzieliśmy P2 już właśnie. Tak, teraz przewidzieliśmy, udało nam się to jakoś w kawałkach całych włożyć. Można przez Facebooku zobaczyć całą tą operację. Patrzmy już, docelowo będą w łebie do zobaczenia, ale to za 4 lata gdzieś najszybciej, nie? Czekamy, będziemy czekać na pewno z niecierpliwością. Widzę w komentarzach, że tutaj dłuższa dyskusja w ogóle pośród oglądającymi się pojawiła na temat tego, czy archeolog podwodny musi być nurkiem zawodowym, ale widziałem, musi być czy nie musi być? Teraz, tak jak sytuacja, znaczy zależy, gdzie chce pracować. Jeżeli chce pracować, jeżeli pracuje na uniwersytecie jak Mateusz, to nie musi być teoretycznie. Ale jeżeli chciałby pracować na morzu i pracować w muzeum, to musi być. Znaczy on oczywiście może pracować na morzu jako kierownik, tak, archeolog. I na przykład wziąć sobie nurków zawodowych, którzy będą za pomocą erzektora eksplorować mu stanowisko. On będzie pełnił tylko nadzór, tak? I będzie ich widział przez kamerę. No Urząd Morski się na to zgodzi, no ale bo tylko to wtedy jest taka półarcheologia. No oczywiście tak się czasami robi. No, nie zawsze się da, jakby. Nie zawsze ten archeolog ma te uprawnienia, żeby niektóre rzeczy robić, zwłaszcza te głębokie wraki, no są dość trudno dostępne, żeby na nich jakieś poważniejsze prace prowadzić poza popływaniem, zrobieniem zdjęć, szczerze mówiąc. No i w ten sposób się da oczywiście, ale jeśli no, archeolog chce sam jakby to robić w tej chwili wobec obecnych przepisach, no to musi mieć uprawnienia zawodowe, tak? Jasne. I no, oczywiście tak? Prace rzektorem traktowane są przez Urząd Morski jako prace podwodne. Samo oglądanie wraka, no to nie. Prace podwodne może wykonywać nurek, powiedzmy, zawodowy. I tu jest właśnie takie trochę rozbieżności. Tak, trochę tego, dziwne. Wyłączone jednostki badawcze, czyli na przykład uniwersytet. Czyli teoretycznie uniwersytet mógłby to jakoś, ale to jest, generalnie jest problem, tak? To prościej jest jednak na papierach zawodowych to robić na morzu, bo Urząd Morski po prostu na prace podwodne, stricte trudne, czyli cięcie, nie wiem, no, wyciąganie wraku, używanie jakichś dźwigów, no, czy tego, to że rektora, za prace niebezpieczne. To są wszystko prace trudne, niebezpieczne. Samo jakby oglądanie wraka, no to nie, no to wtedy jest przeszukiwanie wraka, tak? Tak, dokumentacja. Jeśli się uzyska zgodę, to można normalnie na sportowych papierach robić, można sobie zdjęcia robić. Zdjęcia są dopuszczone jako praca nieciężka, tak? Czyli to można rzeczywiście robić na tych uprawnieniach amatorskich tak zwanych, no to bez problemu, tak? Jasne. No i tak jak wspomniałem, dłuższa dyskusja się tutaj pojawiła i myślę, że no, dzisiaj jej nie będziemy w stanie poruszyć, ale o nielegalne poszukiwania i stowarzyszenia, czy mogą istnieć i tak dalej. Nie wiem, czy jesteście coś w stanie na ten temat coś pokrótce powiedzieć, czy... Który jest wszędzie, to on występuje i na lądzie, tak, bo to jest jakby, zaraz możemy wejść w dyskusję o wykrywacze i to trochę się chyba, że tak powiem, możemy w tym pogubić. Innym razem. Na brakach się... oczywiście jest taki problem, natomiast no, jaka jest jego skala, trudno nam powiedzieć, no, tak, mamy jakby... wraki, z których poginęły różne elementy. Tak. To jest naprawdę najczęściej są to wraki metalowe wbrew pozorom. To bardzo rzadko chyba są raczej te zabytkowe. Współczesne wraki interesują takich nurków fanciarzy, którzy muszą coś koniecznie nie zrobić, tylko coś zdjęcie, tylko coś sobie urwać na pamiątkę albo żeby gdzieś to do Niemiec sprzedać. No tak naprawdę to chodzi głównie o wraki, które mają jakąś historię związaną z drugą wojną najczęściej, tak? Są jakoś w ten sposób związane, że to się jakoś tam z czymś kojarzy historycznie, tak? Natomiast takie historyczne wraki, no oczywiście, że mogłoby się to zdarzyć, no one nie wszystkie... Ale trudno dostępne są, żeby cokolwiek znaleźć na nich, zazwyczaj są przesypane piaskiem, te przedmioty nie leżą bezpośrednio na przykład. To powoduje, że poszukiwanie takie sensu, gdzie pływamy i skanujemy dno, to może robić każdy, tak, kogo stać na to.
I jakby tutaj nikomu nie możemy tego zabronić. Teoretycznie powinien mieć na to pozwolenie, żeby poszukiwać, ale jeżeli ktoś sobie pływa łódką i skanuje dno, to nikt mu nie udowodni, że on to robi, tak? Mhm. A często, bo wspominaliście o paru osobach, które wam dały informacje o różnych odkryciach. Często otrzymujecie takie od jakichś stowarzyszeń czy jakichś takich pasjonatów? To różnie jest. To nawet nie, często nie są stowarzyszenia. No niektóre zgłoszenia to są od osób spacerujących po plaży, tak? Czasami one są rzeczywiście... Czasami okazuje się to na przykład łódka rybacka z XX wieku zasypana w wydmie, no ktoś dziób zobaczył. Ale no, taka czujność dla nas jest bardzo fajna, no bo to nigdy tak, nie wiadomo, co się tym zdarzy. Tym razem jest tak? XX wieku, a następnym razem może to będzie... Czasami jest burta XVII wieku wyrzucona, która się odsuniła. No mieliśmy taki wrak, który co roku wracał jako łódź wikingów. No i w końcu postanowiliśmy, że już w końcu na niego pojedzie. No, znaczy, wiedzieliśmy doskonale, że to jest współczesny wrak, ale no, stwierdziliśmy, dobra, żeby nie było już dyskusji, bo nawet ktoś chciał jakąś nagrodę chyba. Pojedziemy, zrobimy zdjęcia, weźmiemy próbę. Nawet się udało znaleźć historię tego wraku, że on zatonął w czasie chyba próby ucieczki do Szwecji w latach 60. Swoją drogą ciekawe, ale to jest po prostu drewniany kuter odwrócony do góry dnem, bo zatonął. Natomiast on co jakiś czas się pojawia, że to panowie znalazłem łódź wikingów, czy za to może być jakaś nagroda. No to musimy to sprawdzać. No ale... Bo jeszcze 15 lat temu wyglądał bardzo ciekawie, bo wygląda jak kompletna łódź odwrócona do góry dnem. Więc robił duże wrażenie, jak się pojawia. Teraz już trochę to gorzej wygląda, już zdąży się rozpaść. No też nie każdy wrak jest warty jakby też, bo każdy myśli, że to my zaraz każdy wrak do muzeum weźmiemy. No to oczywiście tak nie jest, on musi się jakoś wpisywać w kolekcję, musi być dobrze zachowany. Te wraki metalowe, które no tak naprawdę do niedawna to jeszcze się nie chroniło wraków z pierwszej i drugiej wojny, no bo to właściwie po 45 to je się tam wycinało, wysadzało w czasie tych prac, bo przeszkadzały na dojściu do portu. To była przeszkoda nawigacyjna i się tam tym, że tak powiem, nikt nie bawił za bardzo, nawet z wichrem czy z tego typu wrakami, no po prostu zostały uszkodzone. Teraz oczywiście, no już jakby to jest, nawet nie chcę powiedzieć, że to dużo starsze, po prostu się trochę czasy zmieniły, no znaczy, tego staramy się chronić przynajmniej te z drugiej wojny, jeśli one mają naprawdę jakiś taki kontekst, który jest czymś łączy, no tym Gojasz, Toiben, Gustloff, one, tam w ogóle jest zakaz, tak, to są mogiły podwodne, to działa w zasadzie tak, że jak ktoś tam wpływa, no to straż, tak, graniczna otrzymuje sygnał, leci samolot, nie zawsze się każdego da złapać, no to jest morze, to jest naprawdę duży akwen i jakby na tyle ile się da, to służby to robią, no ale zdarzało się, że Szwedzi przypływali, czy Duńczycy, no i straż graniczna ich tam łapała morsko i to, no niewiele się dało często zrobić, tak, bo to... Zanim dopłynęli, to tam już skończyli nutkowanie. No jest duży problem, tak? To nie jest zresztą problem tylko na Bałtyku. Nie wyciągnęli i mieli czegoś na pokładzie, no to nie można im powiedzieć, no mogą powiedzieć, no nie robiliśmy nic, staliśmy sobie w tym miejscu. No na Oceanie Spokojnym w tej chwili są przypadki, że całe niszczyciele z II wojny giną, tak? Zatopione są jako mogiły brytyjskie, niderlandzkie. No i są przypadki, że one są całe wyjęte, wycięte, po prostu prawdopodobnie jakieś razy. One z zupełnie innego powodu są wycinane. Jasne, znikają z powodu stali sprzed II wojny światowej. Ja to doskonale wiem, tylko to co jakby wiesz. Ale da się to zrobić. Da się to tam zrobić, nie? U nas oczywiście nie, ale tam na złom się opłaca komuś to jakby... Wiem, że marynarka brytyjska miała tam zapewnić ochronę, wysłała trochę floty, nie? No wiadomo, że to upilnować taki duży obszar. A wieczorami Chińczycy. Dobra. Wystarczy w zupełności. Myślę, że osoby, które się pytały, są już zadowolone tą odpowiedzią, którą uzyskały. Co jeszcze chciałem? I pytań jest jeszcze bardzo dużo. Już zasadniczo nie damy rady. Jeszcze musimy tutaj chwilę na pochwalenie się, co przed wami i tak dalej, pożegnania, podziękowania, więc zasadniczo, no na pewno się, mam nadzieję, umówimy na jakieś kolejne spotkanie, może w mniejszym gronie, może w takim samym, zobaczymy, ale to tak jak obiecałem, następnym razem będzie z odpowiednim wyprzedzeniem, w odpowiednim momencie, kiedy będziecie mieli więcej czasu, choć domyślam się, że jak wszyscy archeologowie i badacze i profesjonaliści cierpicie na stały niedobór czasu. Inordowany. No, zdecydowanie. Mateuszu, chwila dla ciebie teraz jest. Żegnamy się. Kamera jest cała twoja, ekran znaczy jest cały twój. Tutaj powiedz podziękowania, pozdrowienia i tak dalej, i tak dalej. Masz 2 godziny. Przede wszystkim jakby warto jest, dziękujemy za wysłuchanie tych naszych tutaj opowieści.
czasami chaotycznych, czasami no ich jest mnóstwo, tak? Jest mnóstwo takich historii i bardzo dziękujemy za to, że w ogóle ktokolwiek zgłasza jakiekolwiek stanowiska, bo między tymi zgłoszeniami, między tymi historiami o zatopionych czołgach, weselach i tak dalej jest naprawdę czasami znajdują się perełki. I warto dla tego pracować. Także mam nadzieję, że będzie w Polsce więcej archeologów podwodnych, będzie więcej fajnych ekip, które będą pracowały, no i że będzie coraz więcej niesamowitych odkryć, bo jest tego mnóstwo. Naprawdę historia potrafi nam spłatać figle i archeologia potrafi nam spłatać figle i w wodzie jest jeszcze mnóstwo rzeczy do znalezienia. Jasne. Jakbyś mógł, gdyby trafił na ten materiał ktoś, kto chciałby zostać archeologiem podwodnym, to powiedz, na których uczelniach może szukać? Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Uniwersytecie Warszawskim. Także tam możecie szukać zajęć, specjalności, studenci na tych uczelniach mogą się szkolić na archeologów podwodnych. Super. Panowie, od waszej prawej zaczynamy. Od Byszka, tak? Tak jest. Dziękuję, że mogliśmy się spotkać, chociaż w jakimś minimalnym, takim ekspresowym tempie przekazać naszą wiedzę, nasze zainteresowania. No i mam nadzieję, że coś nieco z naszej rozmowy skorzystali widzowie. Także dziękuję. Jakieś pozdrowienia dla kogoś, kto ogląda może? Wszystkich. Pozdrawiam tych, którzy jeszcze są na tym świecie i nurkowali od 1998 roku. Pozdrawiam. Być może są na kanale i cieszę się, że jeszcze są. Super, dzięki. Krzyśku. Ja dziękuję. No, zapraszam wszystkich do naszego muzeum, bo to jest jakby oczywiście efekt naszych prac, tak? Czasami są to prace z lat 70., 80., ale też nowsze rzeczy się teraz pojawiają. Także w miarę możliwości zapraszamy. Większość nowych obiektów, trochę się nowych obiektów pojawiło. Niedługo się otworzy Łeba. No w tym sezonie mamy nadzieję, że coś tam się uda w Pucku nowego znaleźć i ten wrak P5 w całości zadokumentować. Zobaczymy, jak to będzie szło, no bo wszystko zależy od pogody. No jak w miarę możliwości damy radę się tym podzielić, to oczywiście jakoś to udostępnimy dla was i damy znać, co tam się dzieje w Pucku. Sprzęt przygotowany już do kopania. No tak. Muszu? No ja oczywiście tak. Ja muszę. Nie, to jeszcze nie dopowiem, jak chcesz to dokończyć. Nie, już. No ja oczywiście dziękuję, tak jak Mateusz, tak za zaproszenie dla nas. No jakoś udało nam się szybko ogarnąć i przygotować. I dziękuję wszystkim, którzy zgłaszają nam wszystkie obiekty, jakie gdzieś tam znajdą. Czasami może to nie jest, mają wrażenie, że to nie jest taki duży entuzjazm, nie wykazujemy wielkiego entuzjazmu. Ale to zazwyczaj wynika z tego, że na przykład znamy obiekt i wiemy, że jest z XX wieku, z późnych lat 90. Ale dziękujemy za czujność i mamy nadzieję, że każdy, kto znajdzie coś na plaży takiego ciekawego, to nam zgłosi i będziemy mogli tą naszą bazę rozszerzać i wiedzę będziemy mogli poszerzać na temat tego, co się tam działo na naszym Bałtyku i naszym regionie. Muszą być cierpliwi po prostu, zanim przyjdziemy. Tak. Super, wielkie dzięki. Wielkie dzięki. Tak jak wspomnieli panowie, tutaj się śmialiśmy, anegdoty sobie opowiadaliśmy, ale oczywiście zawsze traktujemy zarówno na lądzie, jak i na morzu i na plażach wszelkie zgłoszenia traktujemy zawsze poważnie. Tak jak panowie powiedzieli, niektóre rzeczy, o niektórych wiemy, że mogą sobie trochę dłużej poczekać, no i też tak jak wszędzie. Finansowanie, wszystko się obraca o finansowanie, braki kadrowe, to, że wszyscy pracują, no tak jak właśnie widzicie, do 21.25 na przykład, no to wszystko oczywiście po to, żeby ta archeologia się jakoś rozwijała. Tak jak wspomniałem, wszystko dzieje się dzięki temu, że archeologia żywa mi płaci, a płaci tylko dlatego, że no zasadniczo mamy prenumeratorów i ta archeologia żywa jest kupowana, więc wszystkim, którzy są z nami pierwszy raz, polecam najnowszy numer, którego okładkę widzicie w tym miejscu. I bardzo chciałbym podziękować paru profilom, które udostępniły nasze wydarzenie. Jak zawsze Biblioteka Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego,
gdzieś tam promowała nasze małe spotkanie. Instytut Archeologii UMK w Toruniu oczywiście i również Centrum Archeologii Podwodnej, które z jakiegoś powodu ma angielską nazwę na Facebooku i na początku nie mogłem odnaleźć. No i również wspomniany Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, jak piszecie Archeologia Podwodna Underwater Expedition, to też znajdziecie. I przy okazji w ich imieniu zapraszam, już się niestety nie zmieścili, bo już nas tutaj dużo było, ale zapraszam w ich imieniu na konferencję Warsaw Seminar on Underwater Archaeology. Jest to 4. edycja. Aktualizacje możecie na temat, wieści na ten temat konferencji możecie na ich fanpage'u znaleźć. Nabór co prawda już jest zamknięty, jeśli ktoś chciałby sam jakieś rzeczy prezentować, ale słuchacze cały czas się mogą zgłaszać jeszcze przez formularze dostępne na ich stronie. Oczywiście wszystko jest otwarte i darmowe. I to chyba wszystko. Aż sam jestem zaskoczony, że o niczym nie zapomniałem. Chyba. No, na pewno mi się przypomni, jak zaraz zamknę coś. No, ale... A, wiem. Dzisiaj urodziny ma mój szef, redaktor naczelny Paweł Konczewski, doktor Paweł Konczewski, archeologii żywej, redaktor naczelny, więc jeśli jeszcze nas parę osób ogląda, to tam złóżcie mu życzenia w komentarzach, żeby mu było bardzo miło, bo to właśnie dzięki tej osobie głównie archeologia żywa się reaktywowała parę lat temu. Panowie, bardzo dziękuję za to, że przyjęliście zaproszenie, że udało się wam w tym natłoku wszystkich wydarzeń, które się właśnie toczą, znaleźć ten czas i tak jak obiecałem, zapowiedziałem, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze raz się spotkamy. Przynajmniej raz. Bardzo chętnie. Coś wymyślimy. Pozdrawiamy Szefa. No to teraz żegnamy, machamy i żegnamy się ze wszystkimi. Drodzy widzowie. Dzięki wielkie i trzymajcie się zdrowi.